Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę przedstawić Ci 12 oznak człowieka z klasą. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy. Co oznacza mieć klasę? Dla wielu osób ten termin oznacza to, że ktoś na przykład zna savoir vivre, że zna kilkanaście różnych rodzajów sztućców do każdej potrawy, że potrafi dobrać odpowiednie wino do jakiegoś mięsa. Natomiast wydaje mi się, że klasa to nie jest to. To jest raczej takie tradycyjne wychowanie, po prostu no, gdzieś płynące od bogatych rodziców, którzy to dziecko z pokolenia na pokolenie nauczyli, jak się obywać w tym świecie wielkich ludzi. Mi wydaje się, że klasa to jest zupełnie coś innego. To jest to, jakim jesteś człowiekiem, jaką wartość sobą reprezentujesz. I dzisiaj chcę przedstawić Ci właśnie 12 punktów, które będą dla Ciebie doskonałym drogowskazem, nad czym być może musisz popracować, jak rozpoznawać też ludzi z klasą i tych bez klasy, więc będzie to bardzo wartościowa dla Ciebie wiedza. Lecimy po kolei. Pierwsza oznaka to jest kontrola Twoich emocji. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Wiem, że nie jest łatwym to, żeby potrafić zapanować nad sobą, żeby dostosować swój stan emocjonalny do sytuacji, bo przecież każdy z nas, czy każda z nas, częściej czy rzadziej, ale po prostu traci tą równowagę. No, coś Cię tak wkurzy, tak zasmuci, tak zirytuje, że nie jesteś w stanie się opanować. Natomiast należy pracować nad tym, żeby być człowiekiem, który jest ułożony, który jest wyważony, który nie daje się ponieść tym emocjom. Powiem Ci, że akurat w kraju, w którym ja mieszkam, czyli w Tajlandii, właśnie to, że człowiek zaczyna krzyczeć, że człowiek zaczyna się denerwować, jest oznaką jego słabości. Dlatego Tajowie nie lubią właśnie tego typu zachowań, oni nie czują się komfortowo, kiedy ktoś krzyczy. Dla nich wręcz, kiedy przyjeżdża na przykład Europejczyk taki jak ja i rozmawia z drugim Europejczykiem i prowadzi jakąś bardzo gorliwą dyskusję, to im już się wydaje, że my się kłócimy w ogóle i że trzeba nas rozdzielać, bo się zaraz pobijemy. To samo my możemy zauważyć, kiedy wybieramy się do krajów Bliskiego Wschodu, gdzie Arabowie czy nawet Izraelczycy zaczynają ze sobą rozmawiać, to też wygląda to po prostu dla nas Europejczyków jako ogromna kłótnia. Natomiast wracając do tematu, popatrz, człowiek, który ma klasę, to jest człowiek, który w sytuacji no, jakiejś niebezpiecznej, w sytuacji jakiegoś zagrożenia, w sytuacji, w której no, mogłoby dojść do jakiejś walki, do jakiejś agresji, czy tego, że ktoś zostanie skrzywdzony, to jest ten człowiek, który potrafi zachować zimną krew. To jest ten człowiek, który wtedy potrafi przejąć dowodzenie, czyli nawet jeśli wszyscy dookoła panikują, to on jest w stanie po prostu zachować ten chłodny rozum i rozwiązać problem, który się pojawił. Punkt drugi to jest wykształcenie, wiedza i mądrość. I popatrzcie, wymieniłem tutaj specjalnie wykształcenie, wiedzę i mądrość, bo te trzy rzeczy to nie są synonimy. Wykształcenie to jest coś, co dostajemy no, formalnie od państwa, czy z jakichś uczelni, z liceum, z jakichś dodatkowych też studiów podyplomowych. Więc to jest jedna rzecz, to jest tradycyjne wykształcenie, które daje nam dyplom, daje nam też jakąś szeroką wiedzę. Natomiast wiedza, już typowo wiedza, to jest coś przeważnie, co ludzie zdobywają na własną rękę, czyli szkolą się, czytają książki. I plus tak samo mądrość. Mądrość może być zupełnie niezwiązana z wiedzą czy doświadczeniem. Moja babcia na przykład nie skończyła podstawówki, a była jednym z najmądrzejszych ludzi, jakich w życiu poznałem. Mój przyjaciel tutaj, którego mam na wyspie, który już ma ponad 60 lat, on też nie skończył podstawówki, a dalej uważam go za jednego z najmądrzejszych ludzi. Bo właśnie te trzy rzeczy to nie jest to samo. I należy pracować, uważam, nad każdą z nich. Wykształcenie przyda Ci się, jeśli będziesz szukać pracy, jeśli będziesz chcieć gdziekolwiek potwierdzić to po prostu, że masz jakiś tam poziom wykształcenia. Wiedza Ci się przydać, żeby rozwiązywać problemy, żeby działać, żeby no, dobrze pracować, czy dobrze tworzyć biznes, czy radzić sobie z różnymi sytuacjami w życiu. Natomiast mądrość da Ci to, że będziesz w stanie obierać odpowiednią ścieżkę, będziesz w stanie w życiu kierować się odpowiednimi zasadami i te rzeczy razem połączone też czynią człowieka z klasą. Człowieka, który z jednej strony jest oczytany, ale z drugiej strony potrafi podejmować mądre decyzje. Punkt trzeci to jest nie kłócenie się o pierdoły. Zauważ, że ludzie, którzy mają klasę, oni nie zajmują się jakimiś pierdołami, oni nie zajmują się jakimiś drobnostkami. Ja bardzo często Wam powtarzam, że między innymi miarę człowieka można poznać po tym, jaka jest miara problemów, które on potrafi rozwiązać. I im większe problemy potrafisz rozwiązać w swoim życiu, tym mniej zwracasz uwagę na jakieś drobne pierdółki, po prostu je rozwiązujesz. A już na pewno nie kłócisz się z innymi ludźmi o jakieś detale, nie starasz się wszystkim narzucić na siłę swojego zdania. Jesteś człowiekiem, który po prostu zna swoją wartość, wie co potrafi, a czego nie potrafi, idzie sobie w życiu według swojego własnego planu i nie skupia się na tym, żeby wciskać wszystkim na siłę swoje mądrości. Punkt czwarty to jest zrozumienie piękna i docenienie piękna. I znowu popatrz się, mogłaby się klasa ludziom kojarzyć z tym, że ty jesteś znawcą sztuki, znasz jakichś tam archaicznych, kilkusetletnich artystów, którzy gdzieś tam tworzyli. Moim zdaniem sztuka, która w dzisiejszych czasach często powstaje, jest dużo lepsza od tego, co było 500 lat temu czy kiedyś. Może na tamte czasy to było wyjątkowe, ale dzisiaj, no, można powiedzieć, pewnej demokratyzacji sztuki, że tak naprawdę każdy i każda z nas może tworzyć muzykę, może malować obrazy, może robić rysunki, pisać wiersze, robić różne inne rzeczy, czy tworzyć nawet filmy na YouTube'a, które później stają się często lepsze niż filmy jakieś w telewizji, to tej sztuki bardzo dobrej jest dookoła nas mnóstwo. I popatrz teraz, nie chodzi o to samo, żebyś ty musiał być człowiekiem, który jest głęboko właśnie wykształcony, że wiesz, kto ten obraz namalował, czy ten. Chodzi o to, że budujesz w sobie pewną wrażliwość na piękno, na sztukę, na to, co człowiek czy natura potrafi stworzyć i że potrafisz to doceniać. Dla mnie na przykład jakoś nie jestem specjalnie podkręcony, jeśli chodzi o obrazy, rzeźby. No widzę, że to jest ładne, ale nie sprawia to, że po prostu, że moje serce podnosi tempo. Natomiast muzyka to jest coś na przykład, co bardzo doceniam. Dobry film, znowu, to jest element sztuki, który ja bardzo doceniam. Architektura to jest coś, co ja uwielbiam. Budynki, oglądam to no, do dzisiaj cały czas. Interesuję się tym, jak ludzie budują, projektują pewne rzeczy, adaptują, żeby to było w zgodzie z naturą. I dla mnie to jest coś po prostu pięknego. I uważam, że tak samo ty. Znajdź po prostu coś dla siebie, co będzie dla ciebie twoją sztuką, gdzie będziesz ty w stanie rozwijać swoją wrażliwość, doceniać piękno, cieszyć się tym pięknem, co ktoś stworzył, no albo stworzyła to natura. I teraz zanim, słuchaj, przejdziemy dalej do następnego punktu, to ja mam dla ciebie świetne dwie wiadomości, a nawet trzy. Pierwsza jest taka, że słuchaj, w najbliższą niedzielę o godzinie 10 poprowadzę dla was zupełnie darmowe szkolenie na temat zarządzania czasem. Chcę was, moi drodzy, nauczyć, w jaki sposób wreszcie odblokować swój potencjał, a twój potencjał między innymi jest blokowany przez brak czasu. I nie chodzi o to po prostu, że ty czasu będziesz mieć więcej, bo przecież każdy z nas ma te same 24 godziny, ale chodzi o to, żeby nauczyć się właśnie zarządzać tym czasem, który już masz, ustalać odpowiednio priorytety, czyli umieć rezygnować z rzeczy, które nie są ci do niczego potrzebne i skupiać się na rzeczach, które są dla ciebie ważne i przyniosą ci jak najwięcej w życiu. I tego wszystkiego będę was uczyć, plus mnóstwa jeszcze mniejszych różnych technik, które jesteś w stanie natychmiast zastosować w swoim życiu. To będzie w niedzielę o godzinie 10, więc od razu zapisz się, masz tu link wyzwanie90.pl, /webinar. Tak samo pod filmem, w przypiętym komentarzu czy opisie filmu zarejestruj się, ustaw sobie alarm w telefonie, żeby nie zapomnieć, bo bardzo często ktoś mi przychodzi na koniec webinaru, tam o 12 czy o 13, bo czasem przedłużamy i mówi: Krzysiek, będzie można to dziś zobaczyć, bo zapomniałem. No właśnie, żebyś ty nie był takim człowiekiem, bo zobaczyć nie będzie można tego, to ustaw sobie alarm w telefonie, normalnie budzik niedziela 9, na przykład 30 czy 45, żeby jeszcze mieć czas się ogarnąć i wtedy nie zapomnisz i nie ominie cię taka szansa, żeby poznać wiedzę, która zmieni twoje życie. Ale to jest pierwsza wiadomość, mam dla ciebie drugą. Druga jest taka, że słuchaj, w tym tygodniu mam dla ciebie promocję na bilety na Wielką Szkołę Wygranych, czyli największe wydarzenie motywacyjne, jakie kiedykolwiek odbyło się w Polsce. Najpotężniejsza skala, słuchaj, 2 dni, Tauron Arena w Krakowie, prelegenci, których no już część możesz zobaczyć na stronie. Natomiast cały czas będziemy kolejnych przedstawiać, bo będzie około 10 osób w sumie prowadzić to szkolenie przez 2 dni i dostaniesz wiedzę od najlepszych, od mistrzów świata, od ludzi, którzy osiągnęli top of the top w tym, co robią. Więc od razu zdobądź dla siebie bilet, bo masz szansę teraz to zrobić za pół ceny. I zobaczysz, że taka szansa, no, może się już nie powtórzyć. I zdobądź dla siebie ten bilet, ponieważ to wydarzenie zmieni twoje życie. Da ci kopniaka ogromnego, motywacyjnego do działania. Pozwoli ci ułożyć sobie wszystko w głowie, tak żebyś potrafił działać niezależnie od sytuacji zewnętrznej, ekonomicznej w kraju, od sytuacji w pracy czy sytuacji finansowej, żebyś ty potrafił po prostu iść przez życie, no, na najwyższych obrotach. No i trzecia wiadomość jest taka, że słuchaj, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, bardzo proszę, żebyś to zrobił. Zaznacz sobie taki dzwoneczek. Dlaczego? Bo wtedy nie będą cię omijać te filmy. Albo prawie nigdy cię nie będą omijać, bo niestety algorytmy YouTube'a działają teraz tak, że jak przeoczysz nawet jeden mój film, to jakikolwiek następny film nie będzie ci wyświetlany. Więc jeśli chcesz, żeby YouTube ci przypominał, to zawsze nawet na chwilę włącz sobie jakiś mój film, niech on sobie leci w tle po prostu i żeby YouTube algorytm zaskoczył. Ale tak samo, wrzucaj łapy w górę pod filmami. Pisz tutaj komentarze. Będziesz dla mnie wsparciem tutaj na kanale. Ja i tak filmy dla was nagrywać będę, ale im więcej was jest tutaj, tym mam większą motywację, żeby robić bardziej kreatywne, bardziej wartościowe filmy. Także wspieraj tutaj komentarzami, łapami w górę, udostępniaj znajomym. No i przede wszystkim oglądaj filmy. Lecimy dalej. Punkt 5. Słuchaj, to jest traktowanie innych ludzi z klasą. I to jest bardzo ważna rzecz, bo pod tym kryje się, popatrzcie, pewien szacunek, pewna empatia, pewna grzeczność w stosunku do ludzi. To jest w całkowitej przeciwności do bycia jakimś burakiem, który gardzi innymi ludźmi. Bardzo często może ci się wydawać, że osoby z wyższych sfer, które my nazywamy właśnie, że mają klasę, że te osoby, one no, patrzą z góry na wszystkich, no bo naoglądasz się jakiejś dynastii w telewizji, jak to dynastia, to było 30 lat temu, ale jakichś innych seriali o tych takich zarobionych ludziach, którzy no gardzą tym całym plebsem i wydaje ci się wtedy, że człowiek z klasą to musi być taki nadęty bufon, który nie szanuje innych ludzi. Wręcz przeciwnie. Właśnie szanowanie drugiego człowieka, nie dlatego, że on na coś zasłużył, bo tu nie chodzi o szacunek taki, że ty masz się każdemu kłaniać, ale chodzi o to po prostu, że patrzysz na niego jako na istotę ludzką, jako na kogoś, kto ma emocje swoje własne przeżycia. Jeśli nawet nie jest wam razem po drodze, to starasz się tego człowieka nie krzywdzić. To, że jesteś grzeczny dla ludzi, że potrafisz, popatrz, ja pochodzę z Polski. W Polsce ludzie się nawzajem hejtują jak cholera. No, mogę to powiedzieć jasno, bo mieszkam za granicą już prawie 12 lat i mam tutaj znajomych z całego świata i zauważyłem, że no jednak ludzie w Polsce dużo więcej hejtują niż gdzie indziej na świecie. Tak samo dużo więcej ludzie się obrażają. Nawet w towarzystwie, wiesz, takich bliskich przyjaciół sobie cisną nawzajem I ja też się wychowywałem w takim środowisku i dla mnie jest fascynujące, bo ja starałem się to później właśnie, żeby być milszym dla ludzi, żeby jednak nawet w towarzystwie przyjacielskim oczywiście żartować sobie, gdzieś tam sobie trochę też szpilę wbijać, ale żeby to miało pewien poziom dalej, prawda? Natomiast nauczyłem się, powiem ci, że od mojej żony tego, nie? Która już ma 35 lat i mimo tego ja nigdy nie widziałem, a znamy się już ponad 10 lat, jesteśmy 10 lat razem, to ja nigdy nie widziałem, żeby ona gdzieś o kimś źle mówiła. Ona po prostu, jeśli nawet uważa, że ktoś źle robi czy coś, to po prostu jest w stanie to przemilczeć. Nie musi się na tym skupiać, nie musi cisnąć temu drugiemu człowiekowi. I to jest fascynujące, bo wiele właśnie tutaj dziewczyn z Tajlandii, na przykład żon moich przyjaciół, oni zauważyli dokładnie to samo, że u nich tą częścią kultury jest właśnie ta grzeczność. Jest to, że nie obrażają się, nie obrażają innych ludzi, nie cisną im, wyśmiewają się z nich. To jest naprawdę fascynująca sprawa, że dalej można mieć to poczucie humoru, budować przyjaźnie czy głębokie relacje, ale bez tego takiego chamstwa. Punkt 6 to jest to, że nie imponują ci płytkie jakieś oznaki finansowe. Czyli popatrz, że dla ciebie wyznacznikiem sukcesu ludzkiego nie jest najdroższy i najnowszy telefon, nie jest jakieś markowe ubranie Balenciaga za 5000, czy Rolex za 100 tysięcy, tylko miarą dla sukcesu człowieka jest to, po pierwsze, czy on jest szczęśliwy, jak wielką wartość on wkłada w życie innych ludzi. Ja powiem ci, ja patrzę w ten sposób na właśnie ludzi, że patrzę, co ten człowiek sobą reprezentuje, jakie wyznaje wartości i jak on traktuje innych i jaką wartość wkłada po prostu w nasze wspólne dobro. Bo oczywiście, że można osiągnąć prywatny, fantastyczny sukces finansowy, a oprócz tego jeszcze dobre coś zrobić dla innych ludzi, nie? Nie zawsze zarabianie pieniędzy to jest tylko po prostu jakieś suche, wiesz, pomnażanie cyferek, tylko przeważnie też ludzie, którzy dochodzą do dużych pieniędzy, to oni coś potrafią wytworzyć, nie? I to wtedy będzie miara człowieka. Kolejna sprawa, punkt 7, bardzo ważny, o którym też wiele osób zapomina i myślę, to jest w dzisiejszym świecie coś, co już staje się takie staromodne, a to jest właśnie dotrzymywanie słowa. To jest honor. To bycie dobrym człowiekiem i budowanie swojej reputacji, nie tylko w zależności od tego, co inni o mnie wiedzą, ale o to, kim faktycznie jestem. Ja ci powiem, dla mnie na przykład, kiedy ja składałem właśnie papiery i aplikowałem, żeby zrobić tajskie obywatelstwo, to liczyłem się z tym, że będę prześwietlany przez wiele różnych służb specjalnych tutaj lokalnych tajskich i faktycznie przyjeżdżali tu do nas do domu, mieliśmy różne przesłuchania, tu takie, tamte, z różnymi ministerstwami i tego typu rzeczami. Natomiast dla mnie, jako że ja przez całe swoje życie starałem się mieć tą czystą kartę, czyli zawsze robić biznes legalnie, zawsze dobrze traktować innych ludzi, zawsze być w takiej sytuacji, żebym nikomu nie wisiał nigdy pieniędzy, żebym miał opłacone wszystkie faktury, żebym po prostu mógł spokojnie każdego dnia kłaść się spać i nie zastanawiać się, że ktoś ma do mnie jakieś pretensje, prawda? I dzięki temu właśnie, kiedy aplikowałem do tego obywatelstwa i ci ludzie mnie prześwietlali, ja nie wiedziałem, co oni sprawdzają, jakie oni mają możliwości, ale czułem się niesamowicie komfortowo, bo wiedziałem po prostu, że w życiu kierowałem się pewnymi sztywnymi zasadami i mogą wyszukiwać najbrudniejsze, najczarniejsze jakieś momenty mojego życia i tak nic tam takiego nie znajdą. Więc to jest bardzo łatwe w życiu, bo to nie tylko sprawia, że właśnie masz tą klasę, która polega na tym, że inni ludzie mogą ci zaufać i twoje zaufanie staje się legendarne, że w momencie, kiedy twoi znajomi rozmawiają o tobie, to oni wiedzą, że to jest ten człowiek, to jest Krzysiek, z którym, no, jak on coś powie, to będzie zrobione, jak on coś obieca, to na pewno tak będzie, prawda? I to niesamowicie również ułatwia życie. To ułatwia życie, po prostu sprawia właśnie, że jesteś spójny z tym, co robisz, tym, co mówisz i nie musisz się zastanawiać, nie musisz wpadać w jakieś telenowele, w jakieś różne wersje wydarzeń, tylko po prostu Jest to integralna część ciebie, właśnie szacunek do samego siebie, bycie dobrym człowiekiem, honor, dotrzymywanie słowa, bardzo ważne cechy. Kolejna sprawa, punkt 8, to jest umiejętność słuchania innych ludzi i szacunek dla ich opinii. Popatrzcie, to jest znowu coś, co całkowicie zamarło. Ja bardzo byłem zaskoczony, kiedy zacząłem sobie, bo już nie pamiętam tego, to były stare czasy, ale jak włączyłem sobie, są na YouTubie jakieś stare na przykład z telewizji programy z lat 90., czyli no niby dawno, ale nie tak dawno, no bo to 20 kilka lat temu, ale słuchaj, kultura, która panowała w studiach telewizyjnych, to jest coś, od tego te wszystkie redaktorzyny dzisiaj powinny się uczyć, bo dzisiaj jak kiedykolwiek gdzieś widziałem na YouTubie, bo telewizji nie mam już od ponad 22 lat, natomiast no tu też w Tajlandii to nie oglądam telewizji polskiej, tajskiej tym bardziej, natomiast na YouTubie czasem zobaczę sobie po prostu jak wygląda ta sytuacja raz na jakiś czas, prawda? Sprawdzę sobie po prostu, jak to wygląda, jak w ogóle wygląda kultura dziennikarska i za każdym razem, jak włączę jakikolwiek program, to jest po prostu banda buraków. Począwszy od pana redaktora, czy redaktorki, którzy już na początku samym po prostu nie przychodzą tam, żeby z kimś przeprowadzić wywiad, czy jakąś rozmowę, tylko przepchnąć po prostu swoje jakieś ideologie, jakieś swoje po prostu... No, swój program, który ktoś im kazał przepchnąć, prawda? W jakiś sposób ocenić drugiego człowieka, przedstawić go tak, a nie inaczej. Ale w dodatku ci ludzie, którzy tam przychodzą, politycy, czy nawet nie tylko politycy, ale inni, to jest banda buraków, którzy się przekrzykują. Nikt już nie ma żadnej kultury dyskusji. Każdy po prostu będzie, kto drze głośniej ryja. Naprawdę na tym to polega. To jest naprawdę upokarzające w ogóle, że coś takiego panuje w największych telewizjach, że wszyscy tam to są ludzie, no porównując ich do ogółu społeczeństwa, to chyba wybrali największych po prostu buraków i wsadzili ich do telewizji, prawda? Więc to jest naprawdę dokładne przeciwieństwo punktu 8, bo odpowiednia dyskusja, ja to mówię, włącz sobie po prostu z lat 90. jakiś tam wywiad, nie? I widzisz redaktora, który zadaje pytanie, następnie czeka, cierpliwie, z pokorą czeka, aż ten człowiek się wypowie, z zainteresowaniem słucha, co ten człowiek drugi mówi, bo przecież po to do jasnej cholery zaprosił go do studia. Jakby chciał sam, to niech se monologi prawi, a nie zaprasza innych ludzi, żeby ich tylko oczerniać czy szkalować, prawda? Więc to jest niesamowita kultura. Tak samo jak przychodzili ludzie, nawet jakieś debaty polityczne, jak to zobaczyłem, to po prostu wow! To nagle ludzie, którzy niby, wiesz, ledwo się komuna skończyła, a niby dzisiaj cywilizacja poszła do przodu, a tak jak mówię, kultura po prostu dyskusji i wypowiedzi poszła na samo dno. Bo wtedy ludzie jeden drugiego wysłuchał, był kulturalny, mówił z jakimś tam szacunkiem. Mimo tego, że mamy różne poglądy, to przecież nie musimy być wrogami. Nie musimy się obrażać, nie musimy się przekrzykiwać, wchodzić sobie w zdanie, zakrzykiwać się wręcz, nie? On coś mówi, co mi się nie podoba, to ja go zakrzyczę. Będę tak przeszkadzać po prostu, że mu nie dam się wypowiedzieć. I tak to dzisiaj wygląda. Więc bądź całkowicie odwrotnym człowiekiem. Bądź tym, który potrafi wysłuchać drugiego człowieka, bo zawsze coś się możesz nauczyć. Zawsze coś mądrego możesz się nauczyć, a przede wszystkim okażesz temu człowiekowi szacunek. I tak samo szacunek też dla opinii innych ludzi, że ktoś może mieć inne zdanie. Owszem, można dyskutować, można w jakiś sposób wymieniać się opiniami, ale wcale to nie musi oznaczać od razu walki, prawda? I zobaczysz, że będzie dużo chętniej z tobą właśnie dyskutować, będą dużo chętniej z tobą rozmawiać, kiedy będziesz kulturalnym rozmówcą, który potrafi wysłuchać, nie przerywa i szanuje opinię innych. I słuchaj, zanim przejdziemy do następnego punktu, to jeszcze raz chcę ci przypomnieć, że widzimy się w niedzielę o godzinie 10 na tym szkoleniu na temat zarządzania czasem. Bombowe szkolenie, które zmieni twoje życie, więc od razu się zapisz. Przypominam ci, że masz bilety na Szkołę Wygranych i przypominam ci, że jeśli doceniasz moją pracę, to wspieraj tą moją działalność tutaj, co możesz zrobić bardzo łatwo, bez żadnych pieniędzy, bez poświęcania specjalnie czasu, bo wystarczy łapa w górę, zostawić komentarz, jakąkolwiek aktywność i oglądać regularnie te filmy, bo to pomaga po prostu w algorytmom YouTube'a. One są nieubłagane. Cóż ta inteligencja, no tam już nie ma zmiłuj, wy musicie pomóc, ja sam tego nie zrobię. Natomiast lecimy dalej. Punkt 9. To jest, słuchaj, otwartość i różnorodność i szacunek dla innych kultur i tradycji. Znowu niesłychanie ważna rzecz. Tego ja też musiałem się nauczyć. My jako Polacy jesteśmy narodem, który jest bardzo, niezróżnicowany. Jesteśmy narodem, który, składa się w większości z Polaków i tak naprawdę może ostatnich 10 czy 20 lat to te inne różne narodowości czy rasy zaczynają się mieszać w naszym kraju, natomiast wszyscy żyliśmy i dookoła, ja mówię to bez żadnego skrępowania, że jak nie wiem, miałem do 15 roku życia, to prawdopodobnie nie widziałem żadnego obcokrajowca nigdy, ani w szkole, ani w liceum, później po prostu byli sami Polacy, prawda? Więc my wychowywani byliśmy w miarę takiej spójnej religii, w spójnej kulturze, w wspólnym sposobie zachowania i nie byliśmy otwarci na to, tak jak na przykład w Ameryce, no to jest totalne przemieszanie z poplątaniem, w wielu krajach europejskich, w wielu krajach na świecie, to ludzie jednak no, są przyzwyczajeni do tego po prostu, że ktoś może żyć inaczej. I teraz objawem twojej klasy będzie właśnie to, że ty potrafisz zaakceptować, że inni ludzie chcą żyć inaczej. Ja uważam, że dopóki ktoś mi nie przeszkadza, czyli dopóki ktoś nie narusza mojej wolności, to może robić ze swoim życiem co tylko zechce. Nie tylko mojej, ale no też innych ludzi, prawda? Może robić co tylko zechce. I jeśli on ma takie, a nie inne poglądy, takie, a nie inne zwyczaje, przesądy, sposób ubierania się, sposób wypowiadania się, czy sposób po prostu życia, to jest wszystko okej. Jeśli po prostu nie krzywdzi innych ludzi, nie krzywdzi mnie, to niech sobie robi co zechce. I myślę, że to jest dobre podejście, bo to jest podejście, w którym my jako ludzie na ziemi, a przecież jest nas 8 miliardów, jakoś ze sobą musimy funkcjonować. Niestety niezbyt dobrze nam to wychodziło przez te, albo może nawet bardzo dobrze, może mogło być gorzej, może już dawno byśmy się wszyscy zarąbali i może tak wcale źle nie jest, patrząc, że jest 8 miliardów ludzi, to i tak tych wojen i konfliktów jest stosunkowo mało. I jeśli mamy razem współżyć, razem współpracować, ja zauważ, że ten świat coraz bardziej się pomniejsza, no dzięki internetowi, możliwości podróżowania, no to już nie jako Polacy jesteśmy, że tam może na Słowację jeździliśmy, bo jako dziecko no to tylko Słowację widziałem przez pierwszych tam prawie 20 lat życia, no i raz widziałem Austrię, no. I później Niemcy. No to dobra, do 18 roku życia 2 czy 3 kraje widziałem, ale te najbliższe. Natomiast no, w dzisiejszych czasach już ludzie dużo więcej podróżują, dużo więcej to poznajemy i popatrz, myślę, że to jest fajne właśnie, żeby nauczyć się tego szacunku do innych, nie wyśmiewać tego, nie w jakiś sposób dokuczać komuś, tylko i wyłącznie dlatego, że jest troszeczkę inny. Punkt 10 to jest chęć pomagania innym ludziom. To uważam, że też jest objaw klasy, bo znowu to jest powiązane z tym poczuciem, żeby poczuć się, że jako ludzie my jesteśmy bardziej podobni do siebie niż się różnimy. I wiele jest cierpienia na świecie, i w twoim najbliższym otoczeniu i oczywiście w dalszym, w którym ty jesteś w stanie pomóc innym ludziom. Oczywiście ja zawsze wam powtarzam, że najlepiej i najłatwiej skupić się na swoim najbliższym otoczeniu. Jeśli widzisz tam czyjeś cierpienie, jesteś w stanie komuś pomóc. Niekoniecznie finansowo. Bardzo często po prostu wsparcie słowne nawet, to, że ktoś nie czuje się sam. Wsparcie jakieś, że pomożesz komuś coś zrobić, zrobisz zakupy jakiejś starszej pani, której ciężko się chodzi, będzie już bardzo dobrym uczynkiem, z którym ty lepiej się poczujesz, ale również podniesie to twoją wartość jak człowieka, bo nie będziesz tylko żyć dla siebie, ale też będziesz w stanie coś zrobić dobrego dla innych. Punkt 11 to jest życzliwe nastawienie do innych ludzi. To jest znowu taka rzecz, która wydaje mi się, że powinna wynikać po prostu z twojego serca. I ja wiem, że doskonale to, że to nie jest łatwe, bo być może w twoim życiu ty byłeś narażony, czy byłaś narażona dotychczas na jakieś negatywne zachowania ze strony innych ludzi. Może inni ludzie cię krzywdzili dotychczas. I często ci się to przydarzało, no i już wyrobił ci się taki w głowie mechanizm, który sprawia, że podchodzisz do wszystkich z nieufnością, że patrzysz na wszystkich negatywnie. Natomiast pytanie, czy ci to w życiu służy, czy ci to przeszkadza? Bo mi się wydaje, że wiesz, takie życzliwe nastawienie do ludzi, przyjazne nastawienie do ludzi, zanim cię, wiesz, w jakiś sposób oszukają, czy skrzywdzą, czy coś złego zrobią, to jest fajna taka sytuacja wyjściowa. Oczywiście trzeba być czujnym, prawda? Umieć rozpoznać różnych psychopatów, różnych ludzi o zaburzeniach narcystycznych, różnych ludzi manipulatorów, czy po prostu ludzi bez żadnego kręgosłupa moralnego, którzy chcą cię wykorzystać, czy oszukać. I uczę was tego tutaj na kanale, uczymy was tego już od bardzo dawna, żeby to umieć rozpoznawać i mieć ten radar wyczulony. Natomiast to jest stosunkowo niewielka grupa ludzi. To jest kilka procent może społeczeństwa, biorąc pod uwagę te wszystkie grupy, a 90% to są normalni, fajni ludzie. Więc warto też no, dobrze sobie to w głowie poukładać, bo na pewno, wiesz, te twoje przekonania w głowie w dużej części opierają się o twoje własne doświadczenia. No jeśli miałeś takie, a nie inne szczęście czy pecha w życiu, no to być może twoje przekonania są właśnie negatywne, a nie warto po prostu, bo możesz skreślać wiele osób, możesz mieć problem z budowaniem dobrych relacji z innymi ludźmi tylko i wyłącznie dlatego, no bo tam coś w życiu wcześniej poszło nie tak. No i ostatnia rzecz, punkt 12, to jest umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami z godnością. Nie, słuchaj, w życiu na pewno będziesz przechodzić przez różnego rodzaju kryzysy. To jest normalna cecha po prostu życia. To jest normalna cecha tego, co każdy człowiek przeżywa. To nie jest tylko tak, że ty masz problemy. Każdy ma problemy. Biedny, bogaty, człowiek w Stanach, człowiek w Polsce, człowiek w Tajlandii. Gdziekolwiek ludzie mają wszyscy problemy. Problemy czasem finansowe, problemy ze swoim biznesem, ze swoją karierą, z szefem, z przyjacielem, z żoną, z mężem, z dzieckiem, z ojcem, z matką. Wszyscy przez to przechodzą. Uwierz mi, że wszyscy przez to przechodzą, mniejsze lub większe. I Trzeba umieć sobie radzić z tymi problemami z godnością, żebyś ty właśnie podczas tych sytuacji kryzysowych, to jest to, co powiedziałem w pierwszym punkcie, po pierwsze, nie tracił właśnie tego zimnego osądu, bo wtedy można zrobić raz, że no, w sytuacji paniki i stresu i poddenerwowania ciężko ci być może będzie znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla sytuacji. Ale z drugiej strony tak samo inni ludzie bardzo cię będą doceniać i szanować, jeśli to ty będziesz tym człowiekiem, na którym można polegać nawet w bardzo trudnych sytuacjach. Nawet w sytuacji kłótni, popatrz się w związku. W związku wszyscy się czasem kłócą, nawet najpiękniejsze małżeństwa przeżywają swoje kryzysy i jakieś kłótnie. No to jest niemożliwe, że jak się z kimś żyje przez wiele, wiele lat w swoim życiu, to wszystko będzie usłane fiołkami i nigdy w życiu nie dojdzie do jakiegoś konfliktu czy sytuacji, w której trzeba no, jakoś się dogadać. I nawet ta druga osoba będzie bardzo doceniać, że jeśli wy gdzieś w tej kłótni się zagubicie czasem, nie? No już pójdzie ta kłótnia w złą stronę i później tak naprawdę nie wiesz, co ze sobą zrobić. Nie wiesz, jak z tego wybrnąć. I ta druga osoba też może nie wiedzieć, jak z tego wybrnąć. Więc będzie bardzo to doceniane, jeśli ty będziesz w stanie w tych sytuacjach zachować tą zimną krew, przyjść po prostu, trochę schować do kieszeni swoje ego, swoje własne, wiesz, jakieś tam przekonania i przede wszystkim być wtedy tym człowiekiem, który naprawia tą sytuację, który wyciąga rękę, który szuka rozwiązań, a nie problemów. Więc jeśli uważasz dzisiejszy film za fajny, ciekawy, z którego coś się nauczyłeś, gdzie przekazał ci jakieś wartości. Ja te wartości powtarzam wam często, bo to trzeba powtarzać w kółko, raz powiedziane nie zawsze trafi w odpowiednie miejsca w głowie. Natomiast myślę, że to są wartości. Napisz w komentarzu, słuchaj, co ty o tym myślisz? Czy to są wartości, które faktycznie warto przestrzegać, którymi warto kierować się idąc w życiu i które sprawią, że właśnie będziesz człowiekiem z klasą? Jeśli tak, zostaw łapę w górę, napisz właśnie komentarz, no i do zobaczenia w niedzielę o 10 i do zobaczenia na Wielkiej Szkole Wygranych, więc trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień, cześć!